Elvis i fryzjer pozostają na rynku. Wybór miejsca jest nieprzypadkowy. Wielu turystów fotografuje się przy rzeźbie Igora Mitoraja. Słuchaj, fryzjer, jak widzę takie sceny, to mi się od razu kojarzy to z jednym, że to jest idealne miejsce do działania złodziei. Tacy turyści, którzy fotografują się. Dokładnie. Na tym będziemy bazować. Ja najpierw proszę, żeby zostały zrobione mi zdjęcie, a później w zamian oferuję to samo. Dostaję telefon, robię zdjęcie i mnie nie ma. Kogo szukasz? Co, tak naprawdę to szukamy osób może nie tyle samotnych, co żeby była jedna osoba, tak? Bo zobacz, to nie wiem, czy tam mąż z żoną i oni nawet jeżeli by się zgodzili, żeby zrobić takie zdjęcie, to na pewno nie weszliby tam do środka. No, zobacz, tak jak tutaj są dwie dziewczyny. Ciężko będzie. Ciężko będzie, bo one, no niestety, one na pewno będą mnie pilnowały, przynajmniej jedna z nich. Najpierw jedna będzie chciała sobie zrobić zdjęcie, albo w ogóle nie będą chciały, bo powiedzą, że no my sobie zrobimy nawzajem i to tyle. Po kilku minutach fryzjer dostrzega w tłumie dziewczynę, która sama robi sobie zdjęcie. Jakaś laska podeszła i idę się jej zapytam. Przepraszam bardzo, byłaby pani uprzejma zrobić mi zdjęcie? Oczywiście. Fryzjer, żeby wzbudzić zaufanie ofiary, najpierw sam prosi o zrobienie zdjęcia i oddaje jej swój telefon. Tak? Mogę zobaczyć? Proszę. Bo ja mogę się zrewanżować, wie pani, jak pani ma ochotę, bo widzę, że pani sama jest. To... W sumie tak, chętnie. Fryzjer wykorzystuje naiwność dziewczyny i zdobyte zaufanie. Po tym, jak kobieta zrobiła mu zdjęcie, propozycja rewanżu nie brzmi podejrzanie. Jeszcze jedno? W środku? Proszę. O, dziękuję. O, super. Wejście do wnętrza rzeźby to dla fryzjera idealna okazja do kradzieży. Podczas wychodzenia kobieta na chwilę traci z oczu fryzjera. Były złodziej w kilka sekund ucieka z telefonem ofiary. Kobieta jest zdezorientowana i szuka nieznajomego, któremu oddała swój telefon. Elvis chce wyjaśnić całą sytuację. Dobry. Tak dłuższą chwilę panią obserwuję. Coś się stało? Tak, ukradli mi telefon. Kto pani ukradł? Pan robił mi zdjęcie. Byłam w środku i weszłam, to już go nie było. A sportowo ubrany? Pani, mniej więcej co? Tak. Czarno-biała koszulka i Domyślam się, kto to był. To chyba policji trzeba. To jest telewizyjny oszust, TVN Turbo, program złodziejom. Zejdę na zawód. Fryzjer wraca, żeby oddać kobiecie skradziony telefon. Nie ma się co denerwować, ale pani sama telefon? Sobie pani winna. Co pani źle zrobiła? Zaufałam panu, bo jesteśmy w środku miasta, na rynku, mnóstwo ludzi. Wszyscy widzieli, jak pan odbiega, ale nikt tak naprawdę się nie ruszył za panem. Oczywiście, no można sobie robić zdjęcia, no bo nikt nam tego nie zabroni. Natomiast pilnować swoich rzeczy. Według mnie wzbudziłem w pani zaufanie, bo najpierw przekazałem pani swój telefon. I już panią kupił, tym no jednym tak, gestem. Zaufałam, tak. Dziękuję za nagrodę. Spokojnego popołudnia. Oby. Dziękuję. Do widzenia. Do widzenia.